Jeszcze nieco ponad 2 tygodnie potrwa zbieranie opinii mieszkańców na temat zieleni w mieście. Ankieta dostępna jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Do tej pory wypełniło ją kilkaset osób. Z tej grupy ponad połowa uważa, że zieleń miejska jest utrzymana we właściwy sposób, informuje Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. Póki co konsultacje społeczne nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, czy w Suwałkach powinno pojawić się więcej tak zwanych kwietnych łąk. Głosów za i przeciw jest w zasadzie porówno. Zdecydowana większość mieszkańców miasta jest natomiast fanami rabat kwiatowych. Ponad 80% Suwałczan chce, by ich przybywało, szczególnie na miejskich rondach. Wśród mieszkańców wyraźnie dominuje opinia, że miasto powinno również prowadzić więcej nasadzeń drzew. Chcemy lip, kasztanowców i klonów. Zdaniem Łukasza Kurzyny ankieta pokazuje już pewne tendencje, nie chce jednak ujawniać szczegółów. Zachęcamy do wypowiedzenia się w sprawie kierunków rozwoju miejskiej zieleni.